zamiast gryzać się w cukierki, czy też wcinać czekoladki, gryźcie dzieci się w literki, bądźcie z nimi za pan braki, bo kto je rozgryzie, wreszcie słowa składa z nich i zdania, jest w siódmym niebie wieści, gdyż otrzymał dar czytania. Zaś to większy wciąż i wciąż w liter się zapuszcza gąszcz, zapytajmy zatem ich, co czytają? Pierwszy z nich: czytam sobie razem z tatą, że turyście z harimatą, iść wygodnie jest na spacer niż dmuchanym matarazem. Czytam sobie razem z bratem, jak prawdziwym być piratem, szukać skarbów gdzieś na wyspie. Chyba dzisiaj się nie wyśpię. Czytanie to kulanie, bo przy stworzach i pomoże wędrowanie. Bez względu na żywioły, od wrażeń żyła w porze, uczenie się bez szkoły. Czytanie to hulanie i na rafie trzech szkieletów przebywanie. Do Peru i do Narni, wyprawy bez biletów, wyprawy do księgarni. A ty, misiu, choć już świta, widzę, że coś z mamą czytasz. Czytam sobie razem z mamą, jak prawdziwą jest być damą. I dlaczego tak nie spada z drzewa, kiedy w sen zapada? Czytam sobie razem z siostrą, jak być wróżką taką o stokrotnych mocach, przecież wtedy ładą mogłabym strzec w świecie. Czytanie to hulanie, bo przy stworzach i pomorzach wędrowanie. Bez względu na żywioły, od wrażeń w żyłach pożar, uczenie się bez szkoły. Czytanie to hulanie i na rafie czy szkieletu przebywanie. Do Peru i do Narni, wyprawy bez biletów, wyprawy do księgarni. Bez skrzydeł żagli w czasu, w toru wrząs nie ruszaj, szkoda czasu, skąd ty smaku przygód. Bez skrzydeł żagli w czasu, bez torów i bez szos. Ruszaj, szkoda czasu, pomarł szary los. Czytanie to hulanie, bo przy stworzach i pomorzach wędrowanie. Bez względu na żywioły, od wrażeń żyłak pożar, uczenie się bez szkoły. Czytanie to hulanie i na rafie czy szkieletów przebywanie. Do Peru i do Narni, wyprawy bez biletów, wyprawy do księgarni. Wędrowanie, pożar, bez szkoły, hulanie, przebywanie.